Sienacki, kandydat na prezydenta Komitetu Wyborczego Wyborców, projekt Bytom.pl. Kandyduje pan na stanowisko prezydenta Bytomia. Nie wszyscy mieszkańcy znają jednak pana sylwetkę. Co może im pan o sobie powiedzieć? No chyba przede wszystkim to, że jestem przedsiębiorcą, a oprócz tego, że jestem przedsiębiorcą, jestem też menadżerem. Mam duże doświadczenie w biznesie, także międzynarodowym. Przez wiele lat udało mi się zbudować prężnie działającą firmę. Takim moim chyba najfajniejszym dzieckiem bytomskim jest obiekt w Sząbierkach. Kupiłem w 2006 roku od likwidowanego państwowego przedsiębiorstwa zdewastowany budynek, który kiedyś był symbolem Sząbierek. Przez wiele lat został zdewastowany i kiedy kupiliśmy ten obiekt, udało nam się w ciągu 2-3 lat doprowadzić do odzyskania świetności tego miejsca i dzięki temu budynek znowu stał się symbolem Sząbierek. Jestem świetnie przygotowany merytorycznie. Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydziału Zarządzania. Odbyłem mnóstwo różnych szkoleń, staży, między innymi w Japonii. Co mogę więcej powiedzieć, znam świetnie języki obce. Jestem człowiekiem, który potrafi odnaleźć się w biznesie międzynarodowym. Takie doświadczenia również posiadam. Działam w międzynarodowej organizacji biznesowej. To dało mi taką dużą otwartość na innowacje, na nowe pomysły. Dzięki temu poznałem wielu przedsiębiorców i polityków z całego świata. Poznałem, jak funkcjonują i rozwijają się inne miasta. I to myślę, że jest taką fajną wiedzą do tego, aby ją wykorzystać nawet w Bytomiu. Czym jest projekt Bytom? Projekt Bytom to zespół ludzi. Ludzi przede wszystkim młodych i kompetentnych. Bo to jest dla mnie najważniejsze, bo myślę, że przyszedł czas na kompetencje we władzy miejskiej. Jest pan odnoszącym sukcesy biznesmenem. Bytom to trudne miasto. Dlaczego tutaj chce pan działać? Bo Bytom zasługuje na sukces. A tak mówiąc, może nie tyle poważnie, co rozwijając tą tezę, to hasło, miasto potrzebuje kompetentnej władzy. Ja mieszkam w tym mieście od wielu lat. Właściwie od urodzenia mieszkam w tym mieście. Tu się urodziłem, tutaj się wychowałem. I boli mnie to, że miasto, w którym funkcjonuję i żyję, w którym prowadzę interesy, rozwija się w taki sposób, trochę jak kopciuszek, a nie jak księżniczka, która powinna błyszczeć wśród innych miast, a nie być tylko taka brudna i nieśmiała. Co może nam pan powiedzieć na temat swojego programu wyborczego? Myślę, że jeżeli chodzi o program wyborczy, to najważniejszą rzeczą było to, w jaki sposób on powstał. Pierwszą rzeczą, nad którą pochyliliśmy się jako zespół, bo program wyborczy tworzył zespół, nie tworzyłem go tylko ja, to przeprowadzenie analizy SWOT Bytomia. Może wyjaśnię, czym jest analiza SWOT. Analiza SWOT to jest określenie szans i zagrożeń dla miasta, a także wad i zalet wynikających z funkcjonowania tego miasta. I po tej analizie tak naprawdę poznaliśmy, jakie są zagrożenia, jakie są szanse i to było doskonałe wyjście do stworzenia programu. A właściwie to jeszcze wcześniej do zadania sobie najważniejszego pytania, bo miasto potrzebuje w pewnym stopniu wizji. Ona musi być konkretna, ale mimo wszystko potrzebuje wizji. W związku z tym zadaliśmy sobie wszyscy pytanie, czym tak naprawdę Bytom powinien być za 20-30 lat, jakim miastem, w jakim kierunku się powinien rozwijać. I cały program wyborczy był zbudowany wokół tej wizji, wokół tego, jakimi narzędziami tą wizję osiągnąć. Bytom ma tanie mieszkania, Bytom jest świetnie skomunikowany, Bytom ma mnóstwo zieleni, o tym się nie mówi. Bytom jest postrzegany zupełnie inaczej, a Bytom jest naprawdę fajnym miastem, przyjaznym, zielonym, a przynajmniej ma potencjał do tego, żeby takim się stać. I to jest sprawa kluczowa dla tworzenia jakiegokolwiek programu wyborczego. Jak planuje pan przyciągnąć do miasta nowych inwestorów? Pytanie, właściwie temat rzeka. Ja jestem przedsiębiorcą, sam inwestuję pieniądze, nie tylko w Bytomiu. I doskonale zdaję sobie sprawę z tego, czego potrzebuje przedsiębiorca inwestujący środki w danym mieście. Przede wszystkim Bytom potrzebuje zmiany wizerunku. To jest dzisiaj sprawa kluczowa dla miasta, bo przekaz, który poszedł w całą Polskę, to Bytom się wali. I od tego wizerunku bardzo trudno dzisiaj uciec. To od tego powinniśmy rozpocząć budowę, próbę przyciągnięcia inwestorów do Bytomia. To także umiejętność stworzenia odpowiednich warunków dla tych inwestorów. Stworzenie strefy nie tyle ekonomicznej, co bardziej strefy, która miałaby za zadanie wsparcie mikroprzedsiębiorców.
Nikt nie zabiega o małe firmy, małe zakłady produkcyjne, mówi się tylko o wielkich zakładach produkcyjnych, a nie oszukujmy się, dzisiaj Bytom nie ma szansy na pozyskiwanie, na konkurencję z Gliwicami, które mają strefę ekonomiczną, czy na dużo szybciej rozwijające się ościenne miasta. Też oczywiście nie możemy zapominać o dużych inwestycjach, należy o takie walczyć. Mamy świetny węzeł komunikacyjny, za chwilę będziemy doskonale skomunikowani z resztą Polski i to niewątpliwie daje nam szansę rozwoju także w kierunku dużych zakładów pracy. Ale wracając do małych przedsiębiorców, uważam, że dzisiaj powinien powstać przede wszystkim klimat wspierania mikroprzedsiębiorstw, firm, które zatrudniają kilkunastu pracowników, które też wymagają odpowiedniego podejścia, też wymagają odpowiedniego klimatu, przede wszystkim przyjazności ze strony miasta, stworzenia odpowiednich warunków, stworzenia im miejsc, gdzie mogą wybudować swoje małe zakłady produkcyjne, małe zakłady pracy, gdzie będą odpowiednie warunki, gdzie będą uzbrojone działki, gdzie ten klimat dla przedsiębiorczości będzie po prostu przyjazny. Co ważne, to to, że ja się tutaj będę może wzorował na przykładach innych miast. Dla mnie doskonałym przykładem świetnie funkcjonującego miasta w kontekście przyciągania inwestorów jest Wrocław. We Wrocławiu, kiedy przychodzi inwestor do tego miasta, natychmiast dostaje wsparcie ze strony urzędu i zostaje oddelegowany pracownik, który zajmuje się potencjalnym inwestorem, prowadzi go przez całe meandry lokalnych przepisów, pozwoleń i to też jest pewnego rodzaju wsparcie, które miasto powinno potencjalnemu przedsiębiorcy, inwestorowi dać. Jaki jest Pana pomysł na walkę z bytomskim bezrobociem? Bezrobocie to tak naprawdę jest efekt. Z bezrobociem nie da się walczyć bezpośrednio, czyli nie można walczyć bezpośrednio, trzeba walczyć z efektami, czy z przyczynami, co powoduje to bezrobocie. Niewątpliwie przyczyną bezrobocia jest to, że Bytomiu brakuje miejsc pracy. Brakuje klimatu dla przedsiębiorczości. Znowu wracamy do pytania o przyciąganie inwestorów. I to jest kluczowe dla bezrobocia w Bytomiu. Jak zatrzymać młodych ludzi w Bytomiu? No, jedyna droga do zatrzymania młodych ludzi w Bytomiu to miejsca pracy. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Chociaż jesteśmy na tyle dobrze skomunikowani z innymi miastami, że w pewnym stopniu to nie jest jedyny powód, dla którego młodzi ludzie się osiedlają, mogą się osiedlać w Bytomiu albo zostawać w tym mieście. Drugą sprawą są mieszkania. Całe szczęście Bytomiu są najtańsze w regionie. To nam daje tą już dzisiaj szansę na to, żeby tych młodych ludzi przyciągać i ich tutaj zatrzymywać. A trzecia, myślę, też dosyć ważna rzecz to stworzenie odpowiedniego wizerunku miasta. Wśród młodych ludzi także pokutuje to wrażenie, że Bytom jest smętnym, brudnym, zaniedbanym miastem. A taki nie jest. My o tym wiemy, Pani o tym doskonale wie, ja o tym wiem. Chodzę po tym mieście także wieczorami, widzę, że to miasto się zmienia. To miasto zaczyna tętnić życiem, ale on nie tętni życiem, bo to władze miasta to spowodowały. Tętni życiem, bo ludzie zaczynają znowu wierzyć w Bytom. I ja bym chciał tą nadzieję tym ludziom młodym jeszcze bardziej rozniecić, bo Bytom potrzebuje nadziei i potrzebuje sukcesu, a myślę, że to jedyna droga do tego, aby Bytom się mógł dobrze rozwijać. Jak zmienić wizerunek miasta? Przede wszystkim Bytom musi mieć władzę, która wierzy w to miasto, która wierzy, że Bytom zasługuje na sukces. To jest podstawowa rzecz, bo jeżeli władza uwierzy w ten sukces i w to, że zasługujemy na rozwój, na piękne miasto, to uwierzy w to także i mieszkaniec Bytomia i uwierzy w to mieszkańcy całej Polski. Jak chciałby Pan pozyskać nowe środki dla Bytomia? No i jedyną drogą do pozyskiwania, właściwie główną drogą, może nie jedyną, ale główną drogą do pozyskiwania środków dla miasta to są fundusze unijne. Doskonale wiemy, że te środki się w mijającym okresie już skończyły. Teraz przed nami budżet 2014-2020, a najbliższe dwa lata będą kluczowe dla dobrego przygotowania się do pozyskania tych środków. Dlatego, że w przyszłym budżecie Komisja Europejska będzie oglądała każdą złotówkę trzy razy i będzie to wymagało dobrze przygotowanych projektów, doskonale napisanych projektów i dobrych projektów. Ja mam doświadczenie, bo pozyskiwałem środki przez wiele lat dla różnych firm, dla instytucji, oczywiście ze skutkiem pozytywnym i to powoduje, że tą wiedzę i to doświadczenie mogę wykorzystać w walce o te środki dla miasta. Jak chce Pan przekonać mieszkańców do swojej kandydatury? A przede wszystkim tym, że jestem kompetentny. To jest podstawa, bo myślę, że miasto zasługuje na dobrego menadżera i kompetentną władzę, bo tylko taka może zapewnić Bytomiowi sukces, bo Bytom zasługuje na sukces. Dlaczego startuje Pan jako kandydat niezależny? No właśnie dlatego, że jest niezależny.
że nie ma nad sobą partii politycznej, która mu każe coś zrobić, która wskazuje kierunki, które nie do końca są zawsze zgodne z interesem miasta. Ja chcę walczyć o dobro tego miasta, a nie o dobro szyldów politycznych. Dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję i zachęcam do pójścia na wybory 16 września.